Cześć, cześć, tutaj Pawson. Ruszamy z kolejnym odcinkiem z Wiedźmina 3 w 4K. Teraz będziemy polować na Gryfa. Panowie, nie wiem co się stało, ale jeden z odcinków, chyba trzeci albo czwarty, nie jest w 4K. Nie wiem czemu, bo filmy są nagrywane w 4K i ja to wyrzucałem w 4K. Ale naprawdę nie wiem co się stało, dlaczego tego YouTube jeszcze nie przerobił w 4K. Czy tam jest coś nie tak? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo... chciałem się z tym trochę pobawić, ale nie wiem po prostu co mam tam zrobić jeszcze, żeby to było w 4K. Co jest przyczyną tego? Ale nieważne, na tablicy wiem, że wziąłem wszystko już. Ruszamy do naszego Vesemira. I spróbujemy tutaj teraz załatwić naszego wspaniałego i cudownego Gryfka. Gęsi uciekają. Tam pod lasem? Tak, w czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Tam chłopak stoi, trochę chyba się najebał. Chyba smród. Pod murkiem, a czy pod... raczej pod... mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pod gospodą. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha. Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. To prawda. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Dobra, aby przygotować się do... Znaczy, zgrywamy stwórz Lixir Grom. Dobra, stworzymy Lixir Grom i spróbujemy zobaczyć... dobra, tu mamy Groma. Kurde, nie mamy składników. Nie, no mamy wszystko, no okej. Dobra, skoro stworzyliśmy, to teraz musimy wybrać tego chyba Groma. Dobra, panowie. Wiemy, co chodzi. Lecimy dalej. Gdzie nasza poteczka? Gdzie jest nasz konik? Och, gęś pogonił. Płotka jest znana z tego, że on goni gęsi. Tam był kolejny kupiec, ale nie traciliśmy na to czasu. Ale płotka jest zwrotny. Zwrotny konik. Mamy pole. Rzeczka, złote kłosy. No idealne miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy?
Zobacz, jakie gwiazdy są na niebie. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. W poprzednim odcinku były mi takie głoski wybuchowe. Wiecie, o co chodzi. Widziałem, że... Powiedz, po prostu filter się za blisko przesunął mikrofonu. Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermora. Ale poprawiliśmy już to teraz tutaj to. Wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Może. Wiesz, musi być gdzieś niedaleko. Przywitamy się. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Zaraz go uczymy. Gryf na początku jest łatwy. Wiecie. Nie chcę kuszy wybierać, a dobra, niech wybierzemy na kuszę. A, chciałem je trzasnąć. Nawet się wróciłem bez kuszy, jak wiecie. Gonimy go. I teraz możemy go gonić na koniu, ale gonimy go teraz ręcznie. Wiem, że możemy go gonić konikiem. Ale ja to uznaję jako zabawę. Więc nie będę grał tak jak zawsze. Wiecie, co chodzi. W każdą grę można grać jak zawsze. Tylko po co? Trzeba czasem sobie zrobić odmianę. Powiem, że tu nigdy nie byłem, no. Dobra, zaraz ubijemy gryfa z tej strony. Kwiatki przy okazji zbierzemy. Ja przy wiedzionym mięczu nie mogę zebrać kwiatków. Nie ma szans z Wiedźminkiem, z Geraldem, jak widzicie. Został ubity już. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Dobra, zobaczymy. Co na przykład? Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie.
Dobra. Gryfik załatwiony, jak widzicie. Łatwo było go załatwić. To nie jest jakieś wyzwanie dla nikogo. Nie da się też oszukiwać. Takim małym nożem chyba by nie odciął tego łba wielkiego. Będziemy teraz praktycznie całą walkę, całą grę jeździć z tym łbem. Czekajcie, zobaczymy jak to gość. Nigdy nie zgadałem z nim. Dobra, zasapał sobie troszkę i tylko tyle mogliśmy się dowiedzieć. Troszkę przez las, na skróty. Te kropeczki słabo chodzą w tej grze, niestety. Magia. Miejsce mocy. Za gościu jest w ogóle pod tym. Leży. Ach. Chyba po upiorze już. Za długo nie wytrzymał z pasonem. Dobra, kolejny punkt umiejętności zawsze nam się przyda. Jesteśmy dopiero na postacią na czwartym poziomie. Wcześniej byliśmy na trzecim. Musimy płoteczkę. Czekajcie, zobaczymy jeszcze coś w tym ala coś tam kościele, bo trochę to wygląda jak kościół, ale nie ma krzyża. Zobaczymy jeszcze co tutaj jest. Nic w sumie dla nas ciekawego nie ma. Więc biegniemy po płotkę i jedziemy trochę kaski odzyskać. Wiecie, grę się tworzy po to, żeby w dzisiejszym dnia, właśnie w dzień, na dzień dzisiejszy była najlepsza. Ale taka jest prawda, że grę się tworzy też po to, żeby robiło wrażenie za 3-5 lat jeszcze. I Wiedźmin robi to wrażenie. Tworzycie to na najlepszym sprzęcie, jaki jest dostępny na dzień dzisiejszy. Ja wiemy o tym, że troszeczkę pogarszali grafikę po to, żeby na Playjaku i na Xboxie nie wyglądało tak gorzej, dużo gorzej niż na PC-cie. Nie. Schodź z spotki, schodź z spotki. Dobra, nie. Chcę zobaczyć, co tu jest ciekawego. I to wygląda naprawdę bardzo dobrze. W 4K, no to, no wiecie, Full HD to było bardzo szybko do osiągnięcia. A jednak tworzyli to w Full HD. Pod Full HD. Jak widzicie. W dniu wyjścia gry była jakaś 1070, 80 już praktycznie wyciągała na fulla, już nie mówiąc o 80 Ti, która ciągnęła tę grę na fulla. 80 na wysokich, no ultra 80 ciągnęła spokojnie. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Czy za głupiego? Nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! Chcieli go oszukać. Jak widzicie? Tego.
Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Weźmy kasę, bo wiecie, o co chodzi. Nam się kasa przyda. A jednak każdy chce wykorzystać nasze umiejętności po to, żeby... Czekajcie, już powiem wam, że się chyba nigdy nie oglądałem. Jak go leją tutaj. Gdzie koleją? Gdzie koleją? Nie widzę. Gdzie go leją? Naprawdę. Chciałem to zobaczyć przynajmniej. Tuż byłem. Jak pamiętacie. Przeszliśmy się kawałek naprawdę po całym tym obozie niby, ale niestety nie mogliśmy zobaczyć, jak się znęcają nad tym chłopakiem. Dobra, nieważne. Sobie, może to nie jest dostępne dla nikogo. Wiecie, ile razy tu wpadłem do wody? O, tutaj już raczej nie przeskoczę. Dobra. Pakujemy się do wody. Kupujemy sobie. Niech chłopaki robią pompki, naprawdę są nieźli. Gdzie pompki dość wąsko robią, czyli robią raczej na tricepsa. Czym szerzej robisz pompki, tym robisz szerzej na klatkę. Wracamy. Wywozujemy plotkę. Nie ma co biegać na darmo. Ale ładna ta gra jest. Już tam oglądałem sobie troszeczkę ostatnio karty graficzne, żeby kupić. Myślałem o 1800 Ti albo drugi 1080, żeby to puścić w SLI. Wiem, że dwie karty w SLI byłyby dużo lepsze, ale żeby kupić 1080, w tym momencie muszę wydać dwa koła. A żeby kupić
TI-a muszę 800 dołożyć. Przy moim procku i przy tym, że ja tutaj będę... Te karty nie będę wykorzystywać wszystkiego, bo wiadomo, przy procku płycie, jak wiecie, nie będzie to po prostu obsługiwać wszystkiego tej mocy. To chyba nie ma co wydawać na 1080. Zasilacz trzeba lepszy, mieć wszystko. Tempo! No ale w 4K, żebyśmy tu szli na fulla. Niestety nam się nie uda nawet na 1080 Ti wydać. Dobra, wchodzimy do środka. Wchodzimy tutaj do naszego kolegi. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci. Piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Okej. Okay. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony. Że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał od mieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfo? Ale Maryja brudnego. Stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Nie muszę się mieszać, ale jak się widzicie, jak się skończyło? No i po chłopakach. No i po co ty, babka ci było? Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! Trochę im narąbaliśmy. Tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Nie chcemy zabić kolejnych, oczywiście. Yennefer przyszła. Wymówki. Cały ty. Yennefer? Ale jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Mm-hmm.
bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni? Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Gdy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja standardowo. Nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze. Mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mhm. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebin Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Pół roku szukaliśmy. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Mój koń jest zajebiście szybki. Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Ale ładna Polska. To jest nagrywane, jakby nagrywane, wzorowane naturą w Polsce. I to pięknie wygląda. Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? Gonią nas, widzicie? Nie możemy nic zrobić. To jest tylko filmik. Chłopaków bili. Spadli. Pogadamy o tym jutro, dobrze? W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił... No i przeszliśmy tak naprawdę taki główny prolog. Początek taki. Typowy, związany z Gryfem. Jak widzicie, grając i załatwiając wszystkie sprawy, zajęło nam to kilka odcinków. Ale takie wprowadzenie do gierki. Wyszorują nas troszkę, dziewczynki. Chyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale.
Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Ale się Geralt błyszczy raz nienaturalnie. Wasz mość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Wasz mość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie. Należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu. I brzytwę na gardle. Zabił ich dziki gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Tak, to prawda. Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy? Gera. Myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Nordlingowie. Można was umyć, ostrzec i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Trochę dziwna z goli. Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie. Nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. To prawda akurat. Do zobaczenia. Ale ten Wiedźmin ma dobre teksty, naprawdę. Dobrze. Teraz wasz mość raczy się odziać. No nie. W ręczniku nie możemy iść? Już grałem w ręczniku raz. Wiedźminka. Niestety nie miałem dokładnych wymiarów wasz mości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. Czarny, czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Wasz mość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. No, bierzemy pierwsze lepsze, wiecie, wybierałem to ostatnio bardzo długo. Wszystkie są chujowe, za przepraszam. Bierzemy może to. Niech będzie. Bierzemy ekwipunek. Zakładamy to gówno. Buty. Gacie, patacie. Czarny wasz mości służy. Czy czarny wasz mość jest kontent ze stroju? Bardzo kontent. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. O Jezus, z tym koniem była tragedia. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy.
Jak widzicie, to jest, pokażę na filmie. Zobaczcie, nie było kiedyś szlufek takich, że wzdłuż paska szliśmy. Tylko pasek się wiązało w ten sposób, jak tutaj. I szło tak w dół, takim a la kutas. Zwisający kutasy. Jak ktoś wie, że to nie jest obraźliwe słowo, to tylko tak wymyślili kiedyś. Niedawno właśnie, bo kutasy to były takie zwisające właśnie z paski. Trudno. Źle, źle, źle. Jeszcze raz. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Czekajcie. Wiem, że byłem złą, ale chciałem się z nim trochę jeszcze tam trochę. Czas ani miejsce na wygłupy. Niech waszmość patrzy. Podroczyć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech spada, gościu. Niech waszmość powtórzy. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Dobra, lecimy za nim. Będzie na początku tutaj. No do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. A w środku widzicie, idziemy spokojnie w 4K, w 60 klatkach. A karta ma 70% życia, więc moglibyśmy pewnie iść na Uberze nawet. Nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Na pewno się nie ukłonimy. Na pewno. Imgrimie ep art herzer, deitfen adan inkarn ep morwut. Emhyr far emreis. Ukłon. Wasza cesarska mość. Areir ep to orde. Evelien namen vadgen vavort. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Jaką minę ma? Dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith. Zaprowadź go do czarodziejki. Wiecie, jak skróciliśmy trochę ten filmik. Ma tam można było trochę dłużej pogadać, ale to zobaczycie w moich innych filmikach. Już nie w 4K. Muszę zobaczyć sobie Wiedźminka, jak grałem. Czy waszmość nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? To jest pierdalaj, gościu. Spokojnie, nic się nie stało. Waszmości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech waszmość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. A jest południe. Witajcie. Spokój. Wiedźmin. Jeszcze tego brakowało. A pro...
prosiłem. Nestelathu. Czekajcie, tu pochodzimy, może kogoś znajdziemy. Wasz gość będzie miał czas na spacery później. Proszę go. Witajcie. Allherzer. Jego mość od dawna w Nowigradzie? Wasz mość wybaczy. Wasz mość wybaczy. Jesteśmy zajęci. Prosiłem. Nie śpiesz na wasz mości do czarodziejki? Yeah, and then. That's Sliden and Enet. Estuum es es aur and then fire. Es es idapsi per Franza nel mar. Nem comute. Nie wiem, czy tu kogoś można znaleźć. Urwałeś się, Selfiego komanda. Czekajcie, może coś pozbieramy sobie. To tak wiadomo, że... Towarzystwo wasz mości nie jest tu potrzebne. Nie śpiesz na wasz mości do czarodziejki. Nie spiesz to mi oczywiście. Pozbierałem co mogłem. Ale ładne fioletowe kwiatki. Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Dokończymy to już tutaj. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko Kościół Wiecznego Ognia i przestępcy. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. Cechują się podobną bezwzględnością i cynizmem, a... Proszę zaczekać, wasza wielmożność nie nadąża. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. Potem go tylko przepiszesz na czysto. Te książki warto czytać, żeby mieć tam w bestiariuszu wszystko opowiedziane. Fajka pokoju zawsze się przyda. Pierożkę możemy wziąć. Nie napowiem wam, że ta gra jest ładna. Szkoda, ostatnio trochę tam czasu. Próbowałem Wiedźmina jedynkę, ale niestety nie przekonuje mnie to sterowanie. Nie potrafię w to grać. Wybaczcie, jeśli komuś tam... Ta gra się super podoba. Mi się podoba, ale niestety nie mogę w to grać w przyszłym sterowaniu. Wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mchyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą tamnicę. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam.
Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Poczytam coś innego? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. A to nas wykorzystuje. Na pewno się ucieszy, jak nie Czarnula. A ty? Co będziesz robić? Do Rudej. Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałaś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przewiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wezemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faratre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Nie lubię takich kobiet, naprawdę. Oszukują facetów, potem w tej facecie są bardzo źli. Dobra, panowie, niech ona tam idzie. A my będziemy kończyć ten odcineczek. I dzięki za poglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i ruszymy w kolejnym odcinku już na szlak. Na szlak z Geraldem. Trzymajcie się. 4K Wiedźmin. Hej!